Rosyjski historyk Nikołaj Berg pisał: kobieta polska jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem. Inny analityk powstania, Franciszek von Erlach, uważał, że duszą owego powstania były właśnie polskie kobiety. No właśnie, jak wyglądała kwestia udziału kobiet w powstaniu styczniowym? Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale Paweł Historyk. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam parę słów na temat udziału kobiet w powstaniu styczniowym. Bo jeżeli myślimy o tym właśnie zrywie, no to tutaj przychodzi nam do głowy różny sposób opowiadania o nim. No bo z jednej strony mamy taką narrację szkolną, a więc taką w rycie pruskim, którego zresztą nienawidzę, czyli data, wydarzenie, nazwisko, nic, co może zaciekawić. A więc mamy stronnictwo białych, czerwonych, mamy jakiś hotel Lambert, mamy sytuację polityczną w trakcie powstania, wreszcie opowiada się parę słów na temat samego przebiegu zrywu, no i później są skutki, no i to właściwie tyle. Z drugiej strony natomiast mamy taki bardziej popularny aspekt mówienia o tej insurekcji, czyli historię wojskową. A więc już teraz jest ten Marian Langiewicz, jest jego uderzenie na Jelnię, Szydłowiec, Bodzentyn, są bitwy pod Małogoszczem, pod Staszowem, pod Grochowiskami, jest Hauke Bosak, jest topór Zwierzdowski i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe zresztą niektóre były te starcia, ale ucieka nam, bardzo często ucieka nam społeczny aspekt powstania. A on był bardzo silny. Przecież żadna insurekcja nie może trwać ani chwili bez wsparcia ze strony cywilów. No bo jeżeli mamy faktycznie to wojsko, to no, wojsko ma swoje magazyny, zapasy, intendenturę, ma wszystko, co jest potrzebne. Natomiast powstańcy tego nie mają. Powstańcy muszą czerpać z tego, co da im wieś albo dwór. I tak właśnie było w powstaniu styczniowym, które było notabene najdłuższym, najdłużej trwającym i najbardziej licznym zrywem podczas całych zaborów. A więc to te społeczne elementy musiały być bardzo silne, a bardzo ważną częścią, bodaj nie najważniejszą, był właśnie udział kobiet. No i tak faktycznie jest, jeżeli się wgłębimy w temat. No bo jeżeli mamy opracowanie o powstaniu styczniowym, to najczęściej jest tak, że ono zaczyna się od kobiety właśnie. Bo epoka demonstracji, która doprowadziła do wybuchu powstania, zaczęła się od kobiety, zaczęła się od pogrzebu. No, trochę jak w filmach Quentina Tarantino. Na początku jest trzęsienie ziemi, a potem jest tylko gorzej. No, tutaj zaczynam od pogrzebu. Od pogrzebu kobiety niezwykłej. Dlatego, że była to generałowa Katarzyna Sowińska. No i zawsze przed jej nazwiskiem jest to słowo generałowa. To była faktycznie wdowa po generale Sowińskim, który był bohaterem powstania listopadowego, czy inaczej wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Ona po śmierci swojego męża była filantropką, była człowiekiem, który uosabiał patriotyczne dążenia i stała się symbolem patriotyzmu dla wielu Polaków, szczególnie w Warszawie, ponieważ tam mieszkała. Ona umiera w 1861 roku i na jej pogrzeb zjeżdża się kilkanaście tysięcy ludzi. Podczas tego pogrzebu już po chwili przestaje się śpiewać pieśni pogrzebowe i religijne związane z pogrzebem, a zaczyna się śpiewać pieśni patriotyczne, takie ogólnoreligijne, powiedzielibyśmy, bo te demonstracje przed powstaniem styczniowym, one były bardzo mocno nacechowane też takim religijnym patosem. No też dlatego, że w Polsce było takie przeświadczenie, że jak Polak to katolik. I to nie było spowodowane tym, że tak wielu Polaków było żarliwymi katolikami, ale chodziło o odróżnienie się od Rosjan. No bo jeżeli jest prawosławny, no to jest Rosjanin. A jeżeli katolik, no to jest Polak. Więc ten katolicyzm był bardzo, bardzo mocno akcentowany. I ten właśnie pogrzeb generałowej Sowińskiej stał się największą manifestacją patriotyczną od upadku powstania listopadowego, wcześniejszego powstania listopadowego.
po pogrzebie zaczęły się kolejne demonstracje i to demonstracje bardzo, bardzo silne. Otóż podczas jednej z nich zostaje zabitych pięciu manifestantów. Podczas kolejnej ponad 100, ale tych pięciu stało się symbolem, dlatego że ich zdjęcia były kolportowane na pocztówkach, na widokówkach, na różnego rodzaju patriotycznych, jakichkolwiek tak zwanych bibułach. Te fotografie były kolportowane i oni stali się symbolem tego, że Polacy znów dążą do powstania. Po zamordowaniu tych pięciu, episkopat polski nałożył żałobę narodową. No, coś takiego, jak znamy z dzisiejszych czasów. Jeżeli stanie się coś ważnego, coś złego w naszej przestrzeni publicznej, czy umrze ktoś bardzo, bardzo ważny, to nakłada się żałobę narodową. Ta żałoba narodowa w 1861 roku miała zupełnie inny wymiar, dlatego że osoby, które ubierały się na czarno, były takimi manifestantami. To oni właśnie tym ubiorem żałobnym manifestowali to, że noszą żałobę po tych pięciu, później po tych 100 kilkudziesięciu, nie wiemy dokładnie ile padło na Placu Zamkowym, i noszą żałobę po Polsce. W związku z tym Oberpolizmeister Warszawy bardzo szybko wydał zakaz noszenia żałobnych strojów pod naprawdę ogromnymi karami, dlatego że kara finansowa mogła być bardzo dotkliwa, a kobiety, które nie płaciły owej kary, mogły być nawet aresztowane, bo głównie kobiet to dotyczyło. Ale kobiety te stroje żałobne mimo wszystko nosiły. Później moda żałobna przejawiała się głównie w biżuterii, ale ten przykład polskich kobiet zaczął mieć bardzo silny wpływ na całe polskie społeczeństwo. Co więcej, to kobiety jako pierwsze zaczęły się organizować w takie grupy, które miały na celu dążenie do wybuchu jakiegoś czynu rewolucyjnego, powstania chociażby, które miało doprowadzić oczywiście do powstania niepodległej Polski. Taką pierwszą organizacją, najsilniejszą zresztą, która powstała przed powstaniem styczniowym, były piątki. Piątki kobiece, które założyła Seweryna Pruszakowa, Primowo, to sekundowo to Duchlińska. To była organizacja, która była no, całkiem fajnie zorganizowana, dlatego że pierwsze pięć kobiet zorganizowało się w pierwszą piątkę. Każda z nich miała utworzyć swoją piątkę z kobiet, które ona uważa za zaangażowane. Jednak te pięć kobiet miało nie wiedzieć o pozostałej czwórce z tej wyjściowej piątki, ale każda z tych kobiet miała znowu swoją piątkę zorganizować, no i tak miało to pączkować. Piątki zajmowały się no, przede wszystkim wywiadem, zajmowały się pomocą dla manifestantów, którzy zostali aresztowani, dla rodzin manifestantów, którzy zostali aresztowani, czy wreszcie już później do przygotowania powstania były te piątki powoływane, a w czasie samego powstania styczniowego one służyły jako lazarety, jako miejsca, gdzie przygotowywano szarpie, czyli bandaże, jako organizacje, które przygotowywały aprowizacje, czyli no jedzenie chociażby, czy robiły nawet ładunki prochowe. No ale właśnie, samo powstanie. Może nam się wydawać, że kobieta nie sprawdzi się na XIX-wiecznym placu boju. No, dzisiaj oczywiście kobieta w wojsku radzi sobie często nie gorzej niż mężczyzna, ale w XIX wieku ta walka była zdecydowanie inna. No, niestety w naszym gatunku jest coś takiego jak dymorfizm płciowy, a więc kobiety są, jeżeli weźmiemy wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, no to ci wszyscy mężczyźni będą silniejsi od wszystkich kobiet. Rzecz dość oczywista, czy statystyczny mężczyzna będzie silniejszy od statystycznej kobiety, a jeżeli mamy do czynienia z bitwą, w której walka wręcz jest elementem nieodzownym, no to po prostu ta kobieta będzie z góry skazana na, no może nie na porażkę, ale będzie miała zdecydowanie mniejsze szanse w takim starciu, ale kobiety w powstaniu styczniowym również walczyły. Tych kobiet zaciągnęło się, no tak naprawdę nie wiemy, ile zaciągnęło się do służby liniowej,
Źródła mówią o około 50, natomiast udało się zweryfikować tych kobiet dokładnie 33. No ale niestety już na początku zrywu doszło do pewnego wydarzenia, które utrudniło zaciąganie się kobiet do owej liniowej służby, a tym wydarzeniem była walka Marii z Rogolińskich Piotrowiczowej. Maria Piotrowiczowa walczyła w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego i podczas pierwszej swojej bitwy została niestety poległa na placu boju. To nie spotkałoby się z aż tak silnym oddźwiękiem w powiedzielibyśmy mainstreamie ówczesnym powstańczym, czy w opinii publicznej, gdyby nie to, że okazało się, że ona poległa jako kobieta w ciąży i do tego nosiła ciążę bliźniaczą. I to spotkało się z ogromnymi protestami, z ogromnym, wywołało to ogromny szok w polskiej opinii publicznej. W związku z tym rząd narodowy zakazał od tej pory służby kobiet w oddziałach liniowych. No ale kobiety nie były tym zadowolone, no szczególnie te, które chciały walczyć. Jedną z takich kobiet, która mimo tego chciała się zaciągnąć do partii powstańczej, była no, dość młoda Anna Henryka z domu Pustowójtów. No, bardzo ciekawa postać, dlatego że ona pochodziła z takiej mieszanej rodziny. Jej ojciec był Węgrem z pochodzenia, który zaciągnął się do armii rosyjskiej, no i został tam bardzo, bardzo wysokim oficerem. Jej brat natomiast był komendantem rosyjskiego garnizonu Twierdzy Kijowskiej i uchodził za no, słynnego polakożercę tam w Kijowie. Ale matka Anny Henryki z Pustowójtówny była Polką, a jej babka była no, ogromną polską patriotką. I to właśnie dzięki wychowaniu babki Pustowójtówna również no, miała wybór. Mogła być albo Rosjanką, albo Polką. Ona wybrała bycie Polką i to wybrała bycie Polką bardzo, bardzo radykalną. Jeszcze przed powstaniem ona była aresztowana, miała zostać karnie wysłana do zakonu, ale oczywiście uciekła i zapisała się do partii powstańczej. Kiedy ona zapisywała się do powstania styczniowego, zaciągała się do partii, była już w czasie, kiedy mamy obowiązujący zakaz rządu narodowego zaciągania się do oddziałów liniowych kobiet. W związku z tym Pustowójtówna ubrała się po męsku i zaciągnęła się jako Michał Smok. No, zaciągnęła się dokładnie w Staszowie podczas tego, kiedy Marian Langiewicz był stacjonował w tym mieście i na jej nieszczęście w mieście był również rosyjski urzędnik, który no, zresztą sprzyjał powstaniu, Aleksander Petrow. I Petrow był nauczycielem tejże Pustowójtówny w Puławskiej szkole, no i rozpoznał ją po prostu. Więc z jednej strony, no, ciężko było temu Langiewiczowi odesłać dziewczynę, no bo każde ręce się liczą, no ale z drugiej strony jest zakaz rządu narodowego, a on jest przecież oficerem, wtedy był pułkownikiem jeszcze. No, co miał zrobić? No, początkowo przydzielił ją jako adiutanta do jednego z swoich dowódców, natomiast później ona stała się jego adiutantem i to właśnie Pustowójtówna okazała się być najbardziej wiernym żołnierzem dyktatora, generała później Mariana Langiewicza, dlatego że ona jako jedyna wyruszyła z nim do Galicji i tam razem z nim została aresztowana. Później wyszła za mąż, kiedy już mieszkała we Francji, wyszła za mąż, bo do Francji właśnie się przeniosła, wyszła za mąż za lekarza oddziału Langiewicza i jej nazwisko świadczy o tym, czy właściwie jest symbolem tego, jakie ona miała poglądy i kim była, dlatego że po mężu nazywała się Löwenhardt, czyli Lwie Serce. Brała udział później w Komunie Paryskiej. Mówi się o tym, no, zresztą takie są źródła, że przywódca Komuny Paryskiej, Dąbrowski, umarł jej na rękach, zresztą sama umarła później na zawał serca.
Więc była takim rewolucjonistą, właśnie tak jak to na początku usłyszeliście, jak pisał Berg. Była wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem. Tych kobiet było 33, jak mówią źródła, 33 udało się zweryfikować, no, Lucyna Żukowska chociażby, więc jak na ogół powstanie nie było ich dużo, ale to, że one w ogóle walczyły, było jednak ewenementem na skalę europejskich działań takich rewolucji ludowych, jakich było wtedy wiele, poczynając od rewolucji od Wiosny Ludów, Garibaldiego i tak dalej, na Powstaniu Styczniowym kończąc zresztą. Ale najważniejszym elementem służby kobiet była ta służba pomocnicza. Bo jeżeli mamy kobiety, które chcą zaciągnąć się do oddziału, chcą w jakiś sposób walczyć, ale nie mogą, bo po pierwsze mają zakaz, a po drugie no mają największe szanse do tego, żeby zginąć, szczególnie w takiej wojnie partyzanckiej, jaką było Powstanie Styczniowe. No bo jeżeli by one walczyły w armii takiej nowoczesnej, dostały po prostu karabin i by strzelały. No może podczas walki na bagnety nie byłyby aż tak skuteczne, ale mogłyby walczyć. Natomiast w Powstaniu Styczniowym, na początkowym etapie samego zrywu, było kilkanaście procent w ogóle osób uzbrojonych w broń palną. Reszta to byli ludzie uzbrojeni w broń białą. Więc jeżeli byśmy taką kobietę wysłali jako kosyniera, czy po prostu wysłali z jakąś piką albo szablą, no to skończyłoby się to źle. Z drugiej strony, każda armia wymaga służby pomocniczej, wymaga tego, żeby za tym żołnierzem, który walczy, było dwóch albo trzech żołnierzy, którzy przygotowują tą jego walkę. I do tego właśnie kobiety nadawały się najlepiej. Kobiety były w czasie tego powstania łączniczkami, były intendentkami, były chirurgami, lekarkami, wywiadowcami. I nawet mamy taki okólnik rządu narodowego, czyli rodzaj instrukcji z 3 grudnia 1863 roku, w którym napisano: wyszukać należy kilka osób z okręgu, najlepiej niewiasty lub ludzi wieku dojrzałego, do rozwożenia korespondencji i innych poleceń. A więc to te osoby starsze i kobiety, dlatego że one były najmniej podejrzane. Z drugiej natomiast strony kobiety były bardzo, bardzo radykalne. Jak wiemy ze źródeł, kobiety były niezwykle radykalne w swojej walce i to one zagrzewały często mężczyzn do walki. Sama Pustów Wójtówna, o której mówiłem, podczas jednej z bitew, widząc mężczyzn, którzy kryją się gdzieś tam za drzewami czy w wykrotach, po prostu zaczęła na nich krzyczeć i ta jej furia wręcz spowodowała to, że oni z powrotem ruszyli do walki. Udział kobiet w Powstaniu Styczniowym niestety nie spotykał się z dużym zainteresowaniem w żadnym okresie historycznym. Największy zapał do pisania o Powstaniu Styczniowym to był okres po I wojnie światowej, czyli te pierwsze lata polskiej niepodległości. Wtedy powstawało bardzo dużo dzieł mówiących o Powstaniu Styczniowym. No, sam Piłsudski napisał taką książkę Pierwsza noc. Zresztą ojciec Piłsudskiego był urzędnikiem powstańczym, był cywilnym uczestnikiem Powstania Styczniowego. Jednak o kobietach w powstaniu tych dzieł prawie nie powstało. Te dzieła prawie nie powstały, powstała jedna książka, dokładnie książka Marii Bruchnalskiej, Ciche bohaterki. I ten etos kobiety powstańca właściwie nie przebił się do polskiej świadomości. On przebija się dopiero teraz. I mam nadzieję, że tym filmem zachęciłem was do tego, żeby zastanowić się nieco na temat tego, jak wyglądał udział kobiet nie tylko w Powstaniu Styczniowym, ale w innych takich ruchach. Jak wygląda rola kobiet w ogólnie, powiedzielibyśmy, dążeniach patriotycznych? Napiszcie w komentarzu, jakie kobiety i w jakim okresie waszym zdaniem odniosły największy sukces patriotyczny, tak byśmy to nazwali. A dzisiejszy film oparłem o taką książeczkę. To jest książeczka, broszurka wydana przez
Staszowski Ośrodek Kultury. I tak się składa, że autorem niniejszego opracowania jest mówiący te słowa. Została mi jeszcze jeden egzemplarz, który mogę wydać. Więc jeżeli ktoś by chciał taką książeczkę z moim autografem, to napiszcie w komentarzu właśnie odpowiedź na pytanie, które przed chwilą zadałem. Jaka kobieta waszym zdaniem odniosła największy sukces w działaniach patriotycznych? Czy jaka kobieta najbardziej odcisnęła się właśnie w historii polskiego patriotyzmu? Odznaczyła się w historii polskiego patriotyzmu? Dajcie łapkę w górę, a najciekawszy komentarz nagrodzę wysyłką takiejże właśnie książeczki. Na dzisiaj to tyle. Właśnie, napiszcie jeszcze w komentarzu propozycje na kolejne filmy, a najciekawsze na pewno się ukażą. Na dzisiaj tyle. Dzięki, hej, cześć, pa.